Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj pochmurny dzień, co nie oznacza, że mój humor również będzie pochmurny. Wręcz przeciwnie, mam dzisiaj dobry humor, Misiu dzisiaj może wrócić do domu, może. Słuchajcie, bardzo mi się podoba miękkość moich włosów, a ostatnio używam odżywki z DAW. Szampon mi się totalnie nie sprawdził, wręcz przeciwnie, dostałam po nim łupieżu, co mnie bardzo zasmuciło, bo nie mogę się go pozbyć. A odżywka fajnie działa. Najpierw nakładam ją przed umyciem głowy, później myję głowę i jeszcze raz nakładam ją od ucha w dół. Także naprawdę jestem zadowolona z jakości teraz, miękkości, jakości moich włosów. Ładnie się świecą, są eleganckie. Eleganckie w sensie, że mi się podobają. Spijam sobie kawusie, muszę pojechać po mrożonki, czyli mięsko. Mięsko do farfuda. Jadę również kupić whisky dla Miśka na urodziny. Tak, wiem, jest 17, do urodzin jeszcze trochę, ale chcę mieć już kupione i odstawione na półkę. Jeszcze będę robiła zamówienie. I będę zamawiała mu perfumy z Yves Rocher, te co lubi, także na pewno się ucieszy. A szczególnie, że jest ta naklejka, gdzie tam pisze, że wszystkiego najlepszego, kocham cię. Także fajna sprawa, fajny bajer. Na pewno się ucieszy. To tak jak mówiłam, spiję kawkę, oczywiście malnę się, ale dzisiaj podczas malowania nagram dla was test. Test podkładu, który już widzieliście prawdopodobnie na moim kanale, co zakupiłam w Boots. I będzie to test, tylko pierwsze moje wrażenie. Może kiedyś nagram jeszcze jakiś inny test z całym makijażem. Zobaczymy, jak to zrobię. Zobaczymy, ile czasu mamy. Jest po 10:00. Także trzeba się spieszyć. Jest dużo roboty w domu. Mało czasu, jak zwykle. Wiadomo, trzeba posprzątać, zrobić obiad, wstawić pranie, pozmywać naczynia, kurze powycierać i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze raz wspomnę, że pogoda jest, no ile może to słońce świecić w Szkocji, i tak mieliśmy bardzo długo piękną pogodę, więc pora teraz troszkę na deszcze, żeby te nasze łąki i trawki i w ogóle zielone parki nie stały się żółtymi. No i tyle, do zobaczenia później, buziaczki. Witajcie ponownie. Głupia mania witania się za każdym razem, jak się włączy przycisk rec. Tak, właśnie tak. Słuchajcie, kochani. Mam na sobie nowy podkład. Myślę, że wygląda strasznie ładnie, strasznie naturalnie. Nie robi mi maski. Jestem bardzo z niego zadowolona. Oczywiście recenzje pojawią się na moim kanale, do którego już dziś was serdecznie zapraszam, pomimo tego, że jeszcze on nie jest upubliczniony. Kochani, ja nie przepraszam, że tak pozuję, ale nie mogę się napatrzeć, jaki on jest fajny. Jestem naprawdę zadowolona. Aczkolwiek na początku nie byłam, ale to już musicie zobaczyć filmik. Wybieram się teraz na zakupy. Jak wrócę, pokażę wam, co kupiłam. Idę do Farfuda i do Tesco. Może jeszcze gdzieś indziej zajdę, zobaczymy. Do miłego. O, ale mi się ręce trzęsą, bo wróciłam z shoppingu, kochani. I słuchajcie, A, mi się tu oko rozmazało, nawet nie widziałam. Teraz w kamerze widzę. Ja tak łaziłam. No ciort z tym. Kochani, wróciłam właśnie ze sklepu i słuchajcie, ten podkład jest chyba czarujący z tego względu, że pani w sklepie poprosiła mnie ID przy zakupie alkoholu. To zaczerwieniłam się, było bardzo, bardzo przyjemne. Więc sami wiecie, jak to jest. Jak ktoś wam daje komplement, że wygląda się młodziej niż się ma naprawdę lat, także to było bardzo przyjemne. Oczywiście byłam na zakupach, byłam. Tu jest Lidl, Farfood i Tesco. Lidl, Farfood, Tesco.
Okej. Zaczynamy po kolei. Tu mam chlebki, przecenione chlebki. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, bo u nas dużo chleba idzie. Dużo jemy. Ogóreczek zielony, zielony. Jest cały ogórek. 30% taniej, 59 pensów zapłaciłam za frankfurterki i one są do 22 maja, oczywiście maja, nie? Tak, już, ej, drugi, dwa chlebki na 48 pensów przecenione, super. No nie, teraz będzie mi przeszkadzał. Także wszystkich chleb, trzy chlebki kupiłam. Zrobiłam zakupy, żeby odsuń się wlaki, żeby nie jeździć do sklepów. I słuchajcie, mięso mielone, wlaki! W Lidlu za 99 pensów, także jakby ktoś miał ochotę, lećcie zakupić. No nie zrobię tego. Wlaki, odejdź! Nie mam siły się z nim szarpać. W Lidlu zapłaciłam tylko i wyłącznie 8,60 za całą tą siatkę. Najlepiej na ogórka się położyć. Serio? Makaron ciemny. Jedzenie dla psa. Już skończyłeś? No. Do tego jeszcze w Lidlu były dwa mleka. No dobrze, odwąchaj sobie, tylko mamy tu mało miejsca. Dwa mleczka, koncentrat pomidorowy, bo chcę zrobić pulpety. I kupiłam nowy szery. Płyn do... Nie, wróć. Mydło do rąk, kochani, mydło do rąk. Mazia. Zmęczona jestem, powiem wam. No nie, niestety, ale ja muszę się przesunąć, bo przecież pies nie raczy się przesunąć. Udaje zdechłego i tylko tam o, merda ogonem. O, dobrze wiesz, że do ciebie mówię, nie? Kawusia. Przepraszam. Nie na wodę, nie na wodę, bo kupiłam whisky, ale to zaraz. Bardzo dobra kawa i tania, także biorę, co nie biorę, jak biorę. Jajka w domu muszą być. Ostatnio kupiłam te ciastka o smaku curry sos i powiem wam, że są pyszne i mój mały bardzo lubi. Kupiłam dwie paczki, jakieś groszowe sprawy, cztery energy drinki będą. Musi wszystko obwąchać, bo jakby inaczej. No, następnie kupiłam tutaj gotowane piersi z kurczaka, takie, nie wiem czy na sałatkę, czy do gulaszu, zobaczymy, ale wzięłam. Później wzięłam mięso właśnie też na gulasz już, tylko że tutaj kosteczki już normalne. Do tego wzięłam jeszcze kotlety, czyli świnkę wzięłam tutaj. Wzięłam żeberka. Żeberka są już gotowe w sosie barbecue. Ja myślę, że te żeberka będą do czego? No szybciutko, Mazia. Do kopytek. O, kopytka, jakaś suróweczka i żeberka. Zobaczymy. Słuchajcie, to było w promocji 4 za 10. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Do tego dokupiłam jeszcze osobno kurczaki, bo przecież u nas kurczaki muszą być. I Skittles dla dzieci. Przechodzimy. No nie mam miejsca, bo się rozwaliłeś. No tak ty, ale się zawstydził, patrzcie go. Następnie mógłbyś się przesunąć. Chrupki zwykłe, teskowe, dwie paczki. Jedne tu są smakowe, Blakuś, proszę cię. Jedne są smakowe, drugie są solone. Później już się skończyło.
skończyły nam się zupki pieczarkowa i ziemniak z poron, bardzo dobre. Lubię do kanapek sobie wieczorem do kolacji. Rybę na piątek, już też taką gotową tym razem. Słuchajcie, była mąka ziemniaczana tylko i wyłącznie za 40 pensów, to co nie wezmę, jak wezmę. Zawsze się przyda. 69 pensów za nektarynki. Wzięłam tutaj jakieś awokado, które się nazywa Suntrain, a z farmy jakieś takie trochę inne. Jeszcze takiego nie jadłam, więc później zrobimy test na żywo. Kupiłam test. Co słyszycie, co ja gadam? Kupiłam sos, bo razem się domagał. Oczywiście jeszcze potrzebowałam kostek tutaj. Patrzcie, no co za pierdoła jedna. Moja pierdoła, no moja. Och, dziękuję. Muszę szybko, bo tu jest książeczka Blakuś P. Jeszcze, ja tak szybko, bo już mi bateria pada. Komplet, przestań. Komplet ołówków, tu jest gumka. Zależało mi blaki na gumce i nie było osobnych w Tesco, więc kupiłam taki komplet. On kosztował mnie tylko funt 50. I tutaj prezent urodzinowy dla Miśka. Kupiłam teraz, bo był w promocji za 20 funtów. W innych sklepach jest dużo, dużo drożej, po 27, po 25 w promocji. Także fajna cena, 20 funtów, to zaoszczędziłam znowu, także dlatego teraz kupiłam. I jak wiecie, to ja mam tą naklejkę. I właśnie ta naklejka zostanie przyklejona za chwilę i opakowanie zostanie schowane do szafy głęboko, żeby nie widział Misiu. Także kochani, takie zakupy, teraz to czas pochować. Posortować, pochować i pies jak wącha, bo okno jest otwarte. Ach, moje piękne, moje, och jej, tak, pieszczoszki. Teraz tutaj z panią, och, 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 jaki ja jestem szczęśliwy, że pani wróciła, tak, no tak. Dobrze kochani, to do później, później jeszcze coś tam pogadamy sobie, a teraz ja muszę uporządkować to, nagrać jeszcze jeden filmik. Dzisiaj mam w planie i zacząć sprzątać mieszkanie. To jest priorytetem na tą chwilę, później dalej zobaczymy. Zrobiłam sobie kawusię, jeszcze tylko mleko muszę dolać, zjem sobie awokado, niczym się nie różni, tylko posoliłam, dodałam sok z cytryny i będę sobie... O, mój kwiatuszek tu taki biedny, ale rośnie, rośnie ładnie, dobrze. Tu moje roślinki, zobaczcie jak jest brzydko, zimno, raz jest zimno, raz gorąco, no cóż, ja wstawiam już zupkę, dzisiaj będzie buraczkowa. Wypiję kawusie i idę nagrać dla was Q&A. Q&A będę teraz nagrywać. Zobaczcie, łączę się z wami, żeby wam pokazać, że dzisiaj była pierwsza próba tych rękawiczek. W końcu nie mam pofarbowanych buraczkami paznokci, więc też zdany na piątkę z plusem, z tego względu, że te rękawiczki są tak cienkie i fajne, że naprawdę mogę w nich wykonywać domowe obowiązki i chyba się przekonam, a szczególnie, że mogę je używać kilka razy, bo to są moje rękawiczki, jak ktoś będzie chciał użyć, no to sobie niech bierze nowe i do wyrzucenia, niecały funt za 20 sztuk, kochani, bardzo fajnie. Dobra, idę dalej robić zupę, bo mały czeka. Kochani, zupka już gotowa, ja wam pokażę, zobaczcie jaki ładny barszcz czerwony, pychotka, raselkowi już nałożyłam, ja niedawno jadłam awokado, więc zjem sobie później, na dzisiaj już kończę ten vlog, mam zamiar troszkę posprzątać mieszkanie i może upiekę ciasto bananowe. Także jeżeli upiekę, to będzie na pewno zdjęcie na Instagramie.
No i do zobaczenia, do zobaczenia jutro. Ściskam Was, całuję, życzę wspaniałego dnia, pięknej pogody, nie takiej jak u nas, za oknem. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia jutro. Pa, pa!